Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale z BD Tower Defense. I słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o likach, bo naprawdę jest tego dużo. I nie będę wam tak do końca pokazywał co to jest, bo raczej tego mi nie wolno. Ale słuchajcie, za 3,5 godziny powiem wam tylko tyle. Ten epizod 60, update epizodu 60 będzie naprawdę, naprawdę gruby. Możecie mi wierzyć, że nie jest to nic takiego po prostu wiecie, zwykłego. Bo słuchajcie, będą nowe, prawdopodobnie będą nowe kreaty, tak mogę powiedzieć kredytowe, ponieważ mamy już słuchajcie nawet na Discord. Myślę, że mogę powiedzieć, bo nawet na Discordzie y, już widziałem, że twórcy na Discordzie oczywiście Toilet Air Defense dodali, zagramy sobie oczywiście w tle, dodali twórcy już emoji, czyli wiecie, tam ikonki, emoji po prostu na Discordowy serwer z nowymi jednostkami. jest to słuchajcie, speaker helikopter, jest to speaker spider i jeszcze jest to chyba mm, kamera, kamera spider coś takiego. Mam nadzieję, że tego nie pobyliłem, ale są trzydowe nowe jednostki. Jednostki, i do tego jest nowy crate, więc zakładam, że te nowe jednostki będą jako ten krejcik, co nie? Że to nie będzie mm, tak, że te jednostki są do wylosowania w samą units, tylko te trzy jednostki, co by się zgadzało, że wiecie, crate ma trzy jednostki, co nie? Tak jak ten aktualny Scientist Crate, no to tutaj, słuchajcie, będzie taki exclusive crate mm, ze spiderami, czyli takimi wszystkimi jednostkami chodzącymi na bogach pająka. Jak dobrze wiemy, z serii Skibidi Toilet były takie, ba, były takie jednostki, były takie Postacie. Więc tak, widzowie, szykuje się nam nowy krejcik. dzisiaj prawdopodobnie. Dodatkowo, słuchajcie, taką bardzo, bardzo ciekawą rzeczą będzie podpisywanie, chciałem powiedzieć petów, ale podpisywanie jednostek. My, partnerzy, będziemy dzisiaj mieli już dzisiaj możliwość podpisywania wam jednostek, więc widzowie jakoś to będę musiał zrobić. Nie wiem, czy za coś będę podpisywał, czy za nie wiem, czy za suba, czy za co, więc możecie zostawić subkę, możecie zostawić łapkę w górę i wbić na mojego Discorda żabki Mereza. Może będę lo robił losowania na Discordzie gdzie na przykład wyłonię 10 zwycięzców i tak co jakiś dzień dwa i będę wam podpisywał ci którzy wygrali, będę wam podpisywał jednostki. Co to oznacza dla was? No to, że słuchajcie, tak jak w Pet Simulator, będziecie mieli większą wartość peciszka. Taką niewiele, ale na pewno więcej, no bo jak ktoś zobaczy, że partner podpisał, nieważne czy to jestem ja, partner z Polski, czy to CrickCraft, czy to będzie Numerous, czy to będzie ktokolwiek, kto jest partnerem, a partnerów mamy całkiem sporo już, bo przychodzą tutaj nawet największe gwiazdy do tej gierki na partnera. I nie dziwię się, dosłownie Pet Simulator stracił wszystkich i wszyscy siedzą tutaj. Także widzowie, tak to wygląda. I co mogę powiedzieć? Nie dziwię się, bo gierka jest super. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te podpisy, no na pewno będzie, wtedy będziecie mogli wytrajdować jakąś słabszą jednostkę za jakąś lepszą, bo ludzie jednak zbierają takie jednostki, gdzie są podpisy, więc wiadomo, że da wam to taki też prestiż. No i w ogóle będziecie mieli coś ode mnie, co nie, że wam podpiszę. Także prawdopodobnie będę to robił jako losowania na Discordzie, ale nie tylko, bo niektórzy nie mogą mieć Discorda i wtedy, no po prostu, zrobimy też losowanie w komentarzach. Dlatego subujcie, łapkujcie widzowie i zostawcie koniecznie. W sensie zostawcie, wbijcie na Discorda, bo tam będziemy rozdawali właśnie te podpisy. Będzie naprawdę grubo. Nie chcę rozdawać ich też zbyt wiele, żebyście mieli taką wartość tych podpisów, żeby ona była duża, dlatego będę to jakoś robił, tak wiecie, umiejętnie. Dlatego no, warto wbijać na Discorda, warto śledzić moje odcinki, oglądać do końca, bo będę w nich mówił kiedy, co i jak będę podpisywał. Więc widzowie, będzie grubo. Ale to nie wszystko, bo będziemy mieli też nowego bossa. I tutaj słuchajcie, w sensie bossa. Skibidi to aleciarza, i tutaj to nie jest sekret, bo Telantwik oczywiście Twórca z hmm, Kibili Toilet, jeden z twórców, ten główny twórca, powiedzmy, yy, zlikował już co jak, i generalnie chodzi tutaj o to, że. Będziemy mieli coś takiego, że będzie ten naukowiec, którego widzieliśmy w ostatnim odcinku Skibili Toilet, gdzie on, wiecie, był taki mm, przemieniony, miał ten głośnik od Titana TV mana i tak dalej. Będzie taki dziadzia jako Skibili Toilet, będzie też ten Astro Toilet i UFO Toilet nowy, wiecie, ten taki, który magnes nakleju Jimenowi na łeb i chcieli go dojechać. właśnie ci Astro Toilet będą w nowym Toilet Hacku, w sensie będą na tej mapie jako nowe jednostki, więc będzie jeszcze ciężej przejść Toilet Hacku. Ja wam oczywiście nagram. Poradnik do nowego przejścia, i tak samo słuchajcie, ogarniemy sobie, dajmy może tutaj, a nie, Dark Speakerman nie będzie potrzebny, okej, okay, to zróbmy może także. Ulepszymy jeszcze jednego tutaj. No i troszkę za szybko to leci, tak szczerze, bo tutaj nie nadążę zaraz z tym. Um, co chciałem powiedzieć? Będą nowe skibili toilet, będzie nowy krejcik, Widzowie, oczywiście, otworzymy sobie crejty za Robuxy. Będzie opening u mnie na kanale odcineczek, zobaczymy co wypadnie. I też będę chciał takiego krejta wam rozdać. Więc koniecznie, widzowie, to co najważniejsze w sumie aktualnie, to wbicie na Discordika, bo tam jest mnóstwo konkursów. No a że nowy update i potężne rzeczy wchodzą, to będę mógł wam rozdać dużo, dużo fajnych rzeczy. Także, widzowie, co? Zapraszam um, i słuchajcie jeżeli chodzi o te leaky, to takie najważniejsze um, już mamy, ale mamy też jeden bardzo, bardzo ważny jeżeli chodzi o trady. Będą chcieli chyba zmniejszyć ilość osób na serwerze. Tak wiecie, jak dołączacie po prostu do gry, to mniej osób będzie latało po prostu jakby na te, te peki, co sprawi, że będą mniejsze lagi i ogólnie będzie można przejść na Trading Plaza. Będzie Trading Plaza normalnie jak w PSX-ie, będzie taka dowalona Trading Plaza i tam będzie można wbić, nawet 100 osób będzie mogło wbić na jedną taką Trading Plaza i będziecie Mogli sobie ładnie sprzedawać. Dodatkowo Telantrik powiedział też, że słuchajcie, wam tu od razu przetłumaczę, bo warto oglądać Maryzika, bo wam tłumaczę od razu. No i słuchajcie, on powiedział, że generalnie na Trading Plaza na razie nie dodadzą żadnych BOW, czyli żadnych tutaj, wiecie, takich straganów, jak ja tu mówię, gdzie moglibyście sprzedawać jednostki, ale mają w planach wprowadzenie jakiejś waluty nowej albo pieniędzy, które by opierały się na tym, że wiecie, możecie sobie sprzedać jednostkę, na przykład sprzedajemy takiego kamera, helikopter i sprzedajecie na przykład za 200 tej nowej jednostki, powiedzmy, nie wiem, 200 diamentów. No, i wtedy te 200 diamentów możecie wykorzystać do kupowania jakichś innych jednostek u innych osób w innych stoiskach, co nie? Więc tutaj będzie na pewno waluta, będą na pewno stoiska, ale jeszcze nie teraz. To wiemy, że jeszcze nie teraz. Na razie będzie trading plaza, na której możecie sobie tradować, rozmawiać i tak tradować tym takim handlem podstawowym. Więc tutaj nic się nie zmienia. Handel wygląda tak samo, ale będzie do tego bardzo ładna trading plaza na mnóstwo osób, co nie? Więc tutaj bardzo ładnie, myślę, ja, moim zdaniem, bardzo ładnie to idzie. Wszystkie te updatey mają. Sens i bardzo, bardzo widać, że tutaj się twórcy przykładają. Więc widzowie, wesprzyjmy ich i wbijcie dzisiaj do gry za te 3,5 godziny. No, w sobie za 3 godziny, powiedzmy już. I ja na pewno też będę, będziecie mogli być na nagraniu, bo na publiku będę siedział i będziemy sprawdzali. Będziemy otwierali krejty, będziemy sprawdzali te nowe jednostki w walce. Zobaczymy, jak mocne są. Wiecie, spróbuję wydropić każdego z krejta, każdą jednostkę. Albo jeżeli wy wydropicie, to możecie mi dać, pożyczyć na chwilę. I ja wtedy nagram odcinek i wspomnę o osobie, która mi to dała. Także też możemy tak zrobić. Zobaczymy. Kto będzie miał farta, bo tutaj, jeżeli będziecie mieli, to na pewno będę chciał pożyczyć, chyba że będziecie chcieli mi dać w ogóle jako prezent, i wtedy dodaję do znajomych na Robloxie. Co nie? Wszystko da się dogadać. Można wykupić wspierającego mnie mieć mieć znajomych, można mi coś dać i wtedy też na, na jakiś czas do znajomych wlecieć. Także naprawdę jest dużo opcji, bo pytacie mnie często, jak wbić do znajomych moich. Mam jeszcze 14 miejsc aktualnie. Dawno już nikogo nie usuwałem, a powinienem w sensie chodzi o to, że nie da się mieć więcej niż 200 osób. No i. Bo Roblox tak sprawia, że no, no nie da się za dużo osób przyjmować i trzeba co jakiś czas usuwać. No ja mam taki system, że zawsze na jakiś czas dodaję, a już dawno nie usunąłem osób, które do no już siedzą w sobie długo, ale to wiecie, to też dobrze z mojej strony, bo widzicie, bardzo długo można mieć mnie znajomych, więc tutaj m, tak to wygląda. Dlaczego gram w pustynię? Bo sobie nabijam coiny. Nie wiem, czy te nowe unicy będą na samą unic, raczej nie, ale i tak nabijam, bo wiecie, na przyszły jakiś update. Ale jeżeli chodzi o te unicy, to wydaje mi się, że raczej krejty. Jako, że mamy grafikę krejta nowego, już dodaną na emoji Discordowe. Tak samo mamy już emoji tych wszystkich trzech jednostek. Nawet nie wiem, czy dobrze powiedziałem, bo tam była kamera, Spider, speaker Spider i jeszcze ten trzeci, tylko ja już nie pamiętam, ale Wy to widzicie, także tak to wygląda generalnie. No i co mogę powiedzieć? Znaczy, widzieliście wcześniej, więc tutaj, no, jeżeli chodzi o te jednostki, to na pewno widzowie każdą sprawdzimy. Będzie osobny odcinek na każdą jednostkę i każdą zagramy. Oczywiście będziemy grali też innymi, żeby sobie to ugrać, ale skupimy się na tej. Każdej jednostce, żeby na każdym odcinku pokazać dosłownie każdą z nich, tak, każda, każda, dużo razy to mówię, ale żeby pokazać po prostu wszystko, co one potrafią. I żebyście wiedzieli, czy warto te kreaty w ogóle otwierać. Ja też w sumie się przekonam, czy warto je otwierać, czy nie. Więc tutaj na pewno sobie to posprawdzamy, także zapraszam na mój kanał. Dzisiaj widzowie wieczorkiem będzie dużo, dużo filmów. I jak nie, nie zdążycie obejrzeć, no bo szkoła i w ogóle możecie napisać, jak tam w szkole widzowie pierwszy dzień. Dajcie, dajcie znać, jestem ciekaw. Dobrze było czy źle. Nie Napiszcie po prostu prostu, to no ja przypnę wam serduszko. No i tak jak mówię, jest szkoła, ja to rozumiem, więc no, obejrzycie sobie albo rano, albo na następny dzień, także dużo wrzucę, ale to nie znaczy, żebyście musicie oglądać od razu, widzowie. I tak bardzo, bardzo jakby wam dziękuję, że oglądacie, że jesteście ze mną, także co mogę powiedzieć, widzowie? Bardzo, bardzo fajnie jest, także nie obrażę się. Możecie oglądać, kiedy chcecie, bo niektórzy piszą, o, ja teraz nie zdążę i tak dalej. Spokojnie, widzowie, nie ma co się denerwować, zawsze jest czas, żeby obejrzeć poprzednie odcinki, po prostu oglądajcie, wpadajcie, no i Sprawdzajcie i zapraszam przede wszystkim na Discorda, bo będzie dużo ciekawych losowań z okazji nowego update'u. Będę też losował na podpisy, także widzowie, no bardzo grubą, będzie można poszpanować przed kolegami, że masz się taki kozacki podpis partnera, bo jak dobrze wiecie. Ja aktualnie jestem jedynym partnerem chyba z Polski. Na pewno, na pewno jedynym, który może wam podpisać, co nie? Więc z Polski, jakbyście chcieli podbić to do Merezika, prosta sprawa. No i wtedy podpisujemy widzowie szybciutko i macie elegancki podpisany tutaj. Czy ja mogę go postawić? W ogóle tak klikam i nie mogę, nie mogę postawić. Dobra, mamy. Mm, także podbijajcie na Discordzika widzowie i macie wtedy jakiś elegancki podpisik. Ja sobie przejdę do końca to pustynie, a jeżeli chodzi o te liki, to by było na tyle. Będzie tego dużo, bo serio, jakby Trading Plaza, nowej Unicy, Crayty, no będzie na pewno handel rozkwitnie jeszcze bardziej, więc prawdopodobnie mogą też Scientist Crayty podskoczyć ceną w górę, co nie? Tym value. Aktualnie nie ma takiej oficjalnej strony, która jest, byłaby z value jednostek, ale podobno ma być od oryginalnych twórców, od twórców po prostu gry, więc czekamy widzowie i wtedy będziemy mieli takie potwierdzenie, co jest najbardziej warte. Mniej więcej wam mówiłem, co jest warte w tierliście na kanale, jak robiłem, ale wiecie, lepiej poczekać, będziemy mieli wszystko no i wtedy będziemy wiedzieli, jakie są ceny, co warto za co, za co tradować. No, i jak wejdzie waluta. Jak wejdą stoiska kiedyś na trading plaze, to już będziemy płacili normalnie w walucie, co nie? Za jednostki. Także też to moim zdaniem będzie fajne, żeby było tak. Żeby było tak jak w PSX-ie, że wiecie, dajecie tam te po prostu gemy, no i przez to sobie kupujecie jakieś tam jednostki. Ja tutaj dokończę sobie. Dzięki za wysłuchanie mnie. Naprawdę dzisiaj widzowie jest mega gruby update. No nie może Was zabraknąć. Dzięki za obejrząko i się badą.